Dzień dobry, drodzy słuchacze, widzowie. To jest program Strategia Przyszłości. U nas dzisiaj w studiu Piotr Piotrowski. Dzień dobry. I Aleksiej Dziermant. Chciałbym porozmawiać o takim poważnym temacie związanym z wojną. Polska i perspektywa wojny. Dzisiaj coraz więcej przedstawicieli polskich elit deklaruje potrzeby zaangażowania się Warszawy w wojnę na Ukrainie i wspierania banderowców. Co jednak wojna wniosła do historii Polski? Porozmawiamy o tym. Panie Piotrze, e, e, Twoim zdaniem. E, czy e, Polska w ogóle w historii, w całej swojej historii w wojnach występowała w jakiej roli, czy zwyciężyła naprawdę? No, Były różne roli, ale przede wszystkim e, gdzieś z wieku XVII otworzyło się tak, zwana e, tak zwany nowy system stosunków międzynarodowych. I w tym czasie Polska zajęła swoje miejsce w tej architekturze geopolitycznej zachodniej Eurazji. Ona stała się takim przemieszkiem między Rosją z jednej strony, a Imperium Otomanskim, i z drugiej strony między krajami niemieckimi i e, im, imperium e, habsburgskim, au, Austrią. I z tego czasu Polska zajęła e, pozycję e, nadzwyczajną geopolityczną, bo wspomnijmy tu Wielką Wojnę po powstaniach kozackich między Polską z jednej strony a Rosją i szwed Szwedami z drugiej strony kiedy na terenach rzeczpospolitej było wyniszczono wielu ludzi i z tego czasu Polska przestała być prawdziwym podmiotem, ale stała się jako narzędziem wojny. I na terenach wschodniej rzeczpospolitej, dzisiejszych terenach Białorusi, w niektórych powiatach. Na, e, e, iłość mieszkańców zmniejszyło się do 80%. Tam mamy powiaty, tam połocki inne, gdzie z, do wojennego czasu zostało się tylko 8% od tego do wojennego czasu. I tam e, wielu ludzi było poniszczone. Drugi moment to suwerenność. i gospodarcza suwerenność i suwerenność polityczna już wiemy, że, z tego czasu Polska Rzeczpospolita nie mogła suwerenne obronić siebie. Przechodziło się wstępować w różne sojusze, Unii, żeby walczyć. I mianowicie w ten czas był założony tak zwany potop. Wspomnijmy tu filozofię sarmacką. To była odpowiedź na to, że na zachodzie Polsku myśleli jak kraj barbarzyński. Z drugiej strony wiemy e, o tym, że Polska nie chciała e, współpracować z Rosją w, w taki ważny sposób i z tego e, między Rosją a Polską było wi wielu... Różnych wojen. I te wojny powiększali się. Nawet ten potop, kiedy Polska stała prostym miastem, miejscem tej wojny między Rosją a Szwedami. A co znaczy, to już w ogóle nie Polska przestała być podmiotem a stało się prost przedmiotem wojny. I wtedy dziś, nawet dzisiejszy politolodzy, fachowcy, badacze mówią, że dzisiejsza Ukraina podobna na Tu rzecz pospolitu, bo tak samo nie ma w swoim poziomie podmiotności. I tutaj chciałbym podkreślić, z jednej strony, no, takie wielkie zwycięstwa w historii Polski. No, przypomnijmy sobie bitwę pod Grunwaldem, działalność Jana Sobieskiego i jego zwycięstwa bitwa pod, Wiedniem. pod Wiedniem, zwycięstwa nad Turkami. I w XX wieku, tak zwany cud nad Wisłą, kiedy Polacy spełnili te, te Czerwone Wojska. А і тут маємо направде, перспективу? як можемо бачити, спужити на те звичайство? Чи направде, польська а, отримала в одному разі, в другому разі, в третьому разі, чи були то правдиві звичайства? Ну, рожні, в ружних літах були різні звичайства, ми повинні розуміти, що само з'явилось звичайство має ні, ніхто, декілька засад. Мами так, Конечно, коли одна армія звичайно живе другу армію, то звичайство. Маме засади господарчі. Polityczne, tak? to mamy negocjacje, odpowiednie umowy, o których my możemy mówić. Do przykładu, umowy wieku XVIII po potopie przy, przywieźli Polsku do trzech rozbiorów. I to nie tylko Rosja rozebrała Polsku, tak. to rozebrała i Austria, i, I Prusy. Policja. Wiemy, co było w wieku XIX za Napoleona, że te księstwo warszawskie było państwem marynetkowym, które głównym zadaniem było stworzyć takie miejsce, taki front dla walki z Rosją. I faktycznie, Polaków wykorzystano, jak mięso armatne przeciw Rosji, narzędzie. narzędzie. Ale z, innym, z innej strony Rosja poszła do tego, że stworzyła Królestwo Polskie, jak takie autonomiczne królestwo, powiązane Unią faktycznym z Imperium Rosyjskim i do niektórych czasów, do powstań, miało wielką, głęboką autonomię swoje pieniądze, rząd swego nała cara, brata Aleksandra I. I to było Sejm, to było nieco inne państwo, chociaż i pod. Rosją, niż same Rosji, niż wewnętrznej guberni Rosji. Co my widzimy po pierwszej wojnie światowej, tak? No, tutaj my widzimy taką walkę Zachodu przeciw, nie przeciw nawet Rosji, bo wspomnimy, że biali tak samo walczyli przeciw tej tej radzieckiej Rosji, to była walka przeciw wyników Rewolucji październikowej. to była walka przeciw idei socjalizmu. I w ten sposób, dzisiaj częściutko mówić w Polsce o tym, że to cud nad Wisłą był zwycięstwem Polaków, nad e, bolszewikami, nad bolszewizmem. Ale kto był tam Dzierżyński, Tuchaczewski, inni prowadzący, e, liderzy tych bolszewików, to byli Polacy. I, e, i bolszewicy nie chcieli niszczyć Polskę, zwyciężyć na niej i tam zrusyfikować, czy tam zbiałorusizować, litwinizować. Nie. Oni chcieli stworzyć e, e, taką czerwoną, radziecką Polskę. Ja na pewno wspomnimy, że w ten czas e, rewolucji e, radzieckiej przeszli czerwony taki jeszcze w Bawarii, w Elzacji, e, na Węgrach. To były takie wspólne zachodnioeurozeatyckie ruchy. I koniecznie E, możemy mówić, że to zwycięstwo, ten cud nad Wisłą, miał różne poziomy. Przede wszystkim wtedy Polska, a w historiografii białoruskiej to białopolacy mówili, nie Polska, a białopolacy, te, te Polacy, którzy przeciw e, projektu czerwonego z, e, e, zwyciężyli, ale to nie zwyciężyli oni. To zwyciężyli rękami, narzędziem tych białopolaków, bo była stworzona mała antanta. Ta Polska była powiązana z Wielkiej Brytanią i Francją i bardzo była zależna w swojej polityce. Na przykład projekt Międzymorzy, który chciał prowadzić pan Piłsudski. To taki, Stworzenie takiego, takiej strefy e, ko, e, między e, Związkiem Radzieckim a krajami zachodnimi, która brała na siebie wszystką walku i nawet za swój koszt walku z tym wschodem. W wyniku, co my mamy, że rozwój gospodarki. Розвой е, е, панства до, о, до Особливо райони, регіони Кресів. Бо вони стали просто е, фронтом валькизанка Białoruska, Partizanka Ukrainska, Litwinska партизанка. I w ogóle to państwo w wyniku 1926 e, roku e, przeżyło zamach stanu, w którym e, do władzy powrócił się pan Piłsudski i reżim sanacyjny, który faktycznie poniszczył tę e, 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 demokrację, tę początkową burżuazyjną demokrację, na którą tak... Ma, o której tak marzyli te biało polacy. I co my widzimy? E, ta sanacja robiła wszystko na... E, e, dlatego, żeby m, e, obronić e, e, siebie od tych e, czerwonych. Bo siedziały wybory Brzeski, wspomnimy wspomnijmy inne, siedzi, sadzili do, do więzień do tej twierdzy brzeskiej, gdzie było więzienie wszystkich czerwonych, Polaków, Białorusinów, no wszystkich. No i jeszcze mogę zrobić pewne wnioski z historii wojen, z historii zwycięstw i porazek polskich. Jakie wnioski? Jeżeli będziemy patrzeć, kiedy Polska idzie razem ze Wschodem, Przeciw Zach zachodowi, to najczęściej zwycięży i konsekwencje dla Polski, dla polskiej państwowości będą lepsze niż kiedy Polska idzie razem z zachodem przeciwko wschodowi. Do przykładu: zwycięstwa pod Grunwaldem. E, praktycznie 500 lat po tym zwycięstwie. Не было загроження такого з стороны німець для польскі, для балтов, для слов'ян східних, бо разом полончили свої щили Литвині, поляці, э e, войска з руші з наших теренів і з Витинжилі тен звёнзик європейський того часу. Що була пужні, Zwycięstwie po, w II wojnie światowej w 1945 roku. Tak, Polacy mieli wtedy takie dwie drogi. Jedna prozachodnia te lidery, którzy się orientowali na London. Londyn, armia krajowa, tak zwana, i droga wschodnia armia ludowa.

і це означало, що Польща стала правдивим краєм народовим, звичайно, бандеровців І практично Польська в різних стрефах навіть те традиції заложені в часах ПРЛ і в часах, коли разом звитінжили. І моїм зданням, щоб захов... заховувати. Polską państwowość, jaką państwo niepodległą, suwerenną, dobrze rozwinięte, trzeba wybierać drogą wschodnią, żeby razem z naszymi krajami stworzyć jakiś system międzynarodowy, gdzie Polska oczywiście będzie na pewnym rozwiniętym poziomie. Tutaj powinny my jeszcze wspomnieć, mówili o cudzie nad Wisłą, ale cud na Wisłą ma inną stronę medalu, monety tej. To tragedia dla Polski 1939 roku, bo swój antywschodniu wschod, anty polityku, swój antyczerwoną politykę przeszło robić dla Polski, przeszło się robić przede wszystkim razem z Francją i Wielką Brytanią. Który nie, nie wykonali swoich obowiązków w ramach małej Antanty. Ja chcę to napomnieć naszym słuchaczom i widzom. Ale w, w roku 1938 39 Związek Radziecki proponował i Francji, i Wielkiej Brytanii. I Polscy zrobić sojusz antyhitlerowski jeszcze do tej wojny. Co potrzebowało się? Potrzebowało się wspieranie polskiego wojska. Potrzebowało się stworzenie szkolenia razem, stworzenie obronnej logistyki. Na, na co Polska od, odmówiła się to robić, nie zachciało to robić. W wyniku Polska nawet w jednym czasie nawet, e, robiła e, różne e, rozmowy z e, Niemcami, z Włochami faszystowskimi, przyjechał, przejeżdżał w 1939 roku w minister spraw zagranicznych do Polski, żeby no, zrobić jakieś porozumienie, żeby może dołączyć się do paktu stalowego Polski. I co my widzimy? My widzimy to, że Polska nie zmogła. Wybrać między paktem stalowym a tej małej antanty. I ten konflikt w interesie Polski, między elitami polskimi, przywiódł do września 1939 roku, gdzie Związek Radziecki, kiedy jego wszyscy propozycje były odrzucane, myślał bardzo pragmatycznie i myślał, Interesem swego bezpieczeństwa, a tak samo interesem tych e, narodów, które mieszkali na terenach e, e, Związku Radzieckiego. I podpisał te negocjacje, pakt o nie napadzie, e, o nie ofensywie e, ten e, e, Mołotowa-Rebendropego. Chociaż napomnim, naszym polskim towarzyszom, że podobny pakt Polska podpisywała w roku 1964. I ten e, takiż pakt pracował e, między Polską a Niemcami. I Polska państwo było pierwszym, który te, wtedy podpisał ten pakt. I ta tragedia geopolityczna. To wynik tego stanu nadzwyczajnego geopolitycznego. Gdzie u Polski mamy dwa takich, jakby mówię, dwa kierunki wyboru. Pierwszy kierunek wyboru to kierunek być ślepym zaułkiem. Drugi kierunek to taki więcej mędry kierunek być mostem. Być, e, e, łączyć na wkoło siebie Eurazę, a nie dzielić tu Eurazą. I wspomnimy, e, 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 na moim zdaniem potrzebne wspomnieć ton, e, ten blok socjalistyczny, który był zbudowany po Drugiej wojnie światowej i układ warszawski. Jak Polska, kim, kim była Polska w tej, w te, w tej sytuacji? Направда, єжелі порівнаме те ружне ситуації, кеди Польська ще знайдавала в ну, таких швидче заходнім предвоєнним, і була практично на жінці, навіть ten знайомий режим Пілсудського, режим санаційний, ну то була так авторитарна, пултака фашистовська диктатура в інтересі э, фінансових еліт Британії і Франції. Якщо йде о czasach istnienia bloka warszawskiego, no przede wszystkim nawet nazwa pokazuje, że Warszawa staje się jednym z centrum nowego systemu międzynarodowego i może być tym centrum, bo rozwijanie i przemysłu, gospodarki, kultury w czasach radzieckich dla Polski to było jednym z takich priorytetów. Bo Związek Radziecki chciał widzieć Polsku nie krajem zacofanym, nie kolonią, ale krajem rozwiniętym. No tak, być taką witryną, pokazywać na zachodzie, że tutaj możemy rozwijać wszystko dla Polaków. I e, dlatego dużo pieniędzy e, rząd radziecki wydawał dla rozwinięcie dla wszystkiego w Polsce. No, rozumiemy, że propaganda zachodnia mówi, nie, to była okupacja, to, był, to była straszna tyrania, dyktatura i tak dalej, i tak dalej. A, drodzy, drodzy Polacy, chciałbym powiedzieć, że prawdziwa suwerenność zaczyna się nie wtedy, kiedy ktoś falszywie mówi o wolności, o niepodległości, nie, kiedy ty sam, Możesz decydować, o w czasach radzieckich za komuną mieli taki poziom suwerenności, że zaraz, teraz tego nie mają w stosunkach z Amerykanami i z eurokomisarami. I to trzeba porównać i oddać no, taki gluz za ten bok, nawet w historii. A jeżeli chodzi o przyszłości, to też trzeba rozumieć, że strategia rozwoju normalnego dla Polski będzie, no dobrze, nie będzie tam częścią wschodu, no chociażby mostem między wschodem i zachodem, Taką, takim krajem neutralnym bardziej. To będzie wyjście dla Polski. No, Wspomnijmy układ warszawski i w tym czasie Polska nie była krajem frontowym to jedna jeden czas kiedy Polska nie była w nadzwyczajnym stanie geopolitycznym bo na zachodzie ze wszystkich stron Polska miała granice z swoimi sojusznikami i to bardzo pomagało rozwinąć gospodarkę i zabezpieczyć to bezpieczeństwo w Polskiej Republice Ludowej. Co my mamy dzisiaj? Polska to e, kraj frontowy e, bloku północnoatlantyckiego. Granica Polski z Białorusią, a Rosją to granica, która podzieli podzie, Eurazję na dwie części. Na dwie wielkie części. Część zachodnią, która Dzisiaj znajduje się w podporządkowaniu Stanów Zjednoczonych, Anglosasów i Polska jest częścią tego kolektywnego zachodu. I część druga to kraj euroazjatycki, wschód kolektywny. Między nimi dzisiaj idzie konkurencja i nawet walka hybrydowa. I e, tu główne pytanie. Kim będzie Polska w tej sytuacji? Ona będzie uczestniczyć w tej walce? Czy ona będzie prowadzić negocjacje i wychodzić z tego sytuacji, żeby tej walki nie było? My mamy przykład Węgrów, Słowacji, e, tych krajów, w których myśleć... E, In, między, w innym planie niż dzisiejszy polskojęzyczny elity. I koniecznie poglądamy ile procentów PKB już dzisiaj wydatkuje się na e, broń, na e, odpowiedni budżet wojenny. Wiele, 3% więcej niż już trzy. ale kiedy idzie te, idzie te pieniądze na wspieranie banderowców, ile tych czołgów już oddali tym banderowcom, ile jeszcze chce, chce, ktoś chce oddać, to pieniądze idą nie na korzyść gospodarki. Poglądamy, jaka była inflacja ostatnie roki. To wyniki tej wojny gospodarczej z Białorusią a Rosją. Poglądamy na ceny prądu, innych rzeczów i my widzimy już co robi się z gospodarką. Tak. Po 1989 roku gospodarka faktycznie była taka półperyferyjna zachodnia. Gdzie zachodnie firmy prost wykorzystali, wykorzystywali Polskę jak mantownię. Ale dzisiaj nawet im już niewygodnie tam trzymać tu mantownię, i oni zjeżdżają z tej Polski. A co to znaczy? Że oni rozumieją, że to kraj przyfrontowy, front, front i tam może zacząć się wojna. I na pewno. W tej sytuacji e, byłoby bardzo mędrym krokiem, żeby e, Warszawa stała się centrum ro rozmów o pokoju, a nie e, miejscem prowadzenia wojny. Zgadzam się i przede wszystkim to w interesie, Polaków, no i oczywiście sąsiadów Polski, bo z naszej strony to wygląda jak, no, takie wykorzystanie Polski w nowy sposób jako narzędzie w tej wojnie. A to oznacza, że też musimy думać, myśleć o wojnie z Polakami. I tego oczywiście nie chcemy. Chcemy Myśleć o pokoju, o rozwoju, o współpracy wzajemno-wygodnej i możemy to z Polakami bardzo dobrze zrobić. I nie wierzę w to, że Polacy e, mogą rozli rozliczyć na zwycięstwo w tej wojnie, bo wszystkie i Polacy, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy stracimy i już strac straciliśmy dużo w tym konflikcie. I nie trzeba jego wywodzić na nowy poziom. Ale o przyszłości Polski w tym kontekście wojennym porozmawiamy w następnym odcinku. Do widzenia, do usłyszenia. W studium był Aleksiej Dziermand i Piotr Pietrowski. Do widzenia.